czym się różni metoda Carezza od stosunku przerwanego? W stosunku przerwanym idea jest zupełnie inna. Czyli tak naprawdę nie chodzi o wydłużenie stosunku, o to, żeby on trwał jak najdłużej i żeby relacja między partnerami była pogłębiona. Podkreślam, że jeszcze tam gdzieś mamy w tle to, żeby kobieta jakby mogła się rozbudzić do takiego stopnia, żeby mogła przeżyć orgazm typu pochwowego, tak, w wyniku stymulacji pochwy. Żeby to przeżyć, pochwa musi być stymulowana, nie tylko pochwa, bo to tak strasznie brzmi, ale że chodzi o stymulację określonego obszaru ciała, ale też i bycie w relacji, czyli że kobiety z reguły potrzebują więcej czasu i fizycznie, i psychicznie na to, żeby sam stosunek seksualny sprawiał im przyjemność. Czyli tu podkreślam, zupełnie jest jakby inny cel. No, w stosunku przerywanym, no to jest jasne, chodzi o to, żeby wyjąć członek z pochwy przed wypryskiem nasienia, żeby nasienie się nie dostało do wnętrza i żeby nie doszło do zapłodnienia, tak? Czyli no, obydwie osoby tutaj są zestresowane, bo nie chcą, żeby doszło do ciąży. Mężczyzna musi kontrolować ten moment tuż przed wytryskiem i wręcz nie współżyć dalej, bo tutaj założenie jest takie, że mężczyzna czuje moment zbliżającego się wytrysku i wtedy przerywa ruchy frykcyjne, ale nadal jest w kobiecie i nadal mają ze sobą łączność, że tak powiem, i fizyczną, i psychiczną, bo o to chodzi w tej technice, w stosunku przerywanym. No, nawet sama nazwa na to wskazuje, coś zostaje nagle przerwane. A czy w tym seksie... No, powiedziałaś nawet, że to jest przeciwieństwo. Mimo, że wygląda podobnie. O, to tak. A czy przy metodę Carezza nazywa się seksem bez orgazmu. Czy tego orgazmu w ogóle nie ma, nawet na końcu, po wielu godzinach? Jeżeli mówimy o klasycznym współżyciu, gdzie zależy nam na jakości tego współżycia i tego, żeby po prostu było ludziom ze sobą dobrze, to jest bardzo przydatna technika, czyli można dążyć do wydłużania tego stosunku. Ale na końcu ten orgazm żeby jest. Żeby też przyjemność, bo z fazy podniecenia też obydwie strony czerpią przyjemność i to podniecenie będzie narastało przy powstrzymywaniu się przed osiągnięciem orgazmu, zarówno w przypadku kobiety, jak i w przypadku mężczyzny. Dla mężczyzn jest to dosyć odkrywcze, znaczy, że tą przyjemność można tak wydłużać i że ona jest znowu jakościowo różna. No ja nie jestem w stanie opowiedzieć słowami tak naprawdę, ale tak relacjonują to mężczyźni, że ten orgazm powstrzymywany w momencie, kiedy potrafią osiągnąć tą umiejętność, jest o wiele silniejszy po pewnym czasie. Do tego dochodzi uwarunkowanie takie psychologiczne, że mężczyzna, który czuje, już powiem dosłownie, pulsującą pochwę swojej partnerki i wie, czuje, że jej podniecenie jest autentyczne, to dla niego też jest to niezmiernie stymulujące, tak? A już o uwarunkowaniach kobiecych powiedziałam, że bardzo wiele kobiet potrzebuje dłuższej stymulacji, żeby osiągnąć orgazm, że absolutnie tutaj nie chodzi o to, żeby tego orgazmu nie osiągać, tylko żeby go osiągać w bardziej kontrolowany sposób, tak? I doświadczać go bardziej świadomie. A dla jakich par ta metoda jest taka najbardziej polecana? Znaczy dla par, które są blisko ze sobą, które lubią być ze sobą. I tak w ogóle, i fizycznie lubią być ze sobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A Was zachęcam, piszcie do nas na dobryseks@agora.pl i do zobaczenia.